Witamy wszystkich gorąco w ten pogodny, piękny dzień. Aura zdecydowanie sprzyja graniu w piłkę. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a dzisiejszy mecz skomentuję w znakomitym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Zespół Krakens zagra z Rebels. Ekscytację kibiców da się wyczuć w powietrzu, Darku. Sam nie mogę się doczekać początku spotkania. Dobrze teraz bramkarz. Javi Martinez. Batshuayi. Gracze Krakens naciskają rywali. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Piłka dośrodkowana z rogu. Cóż, nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, rywal nie odpuszczał, ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Akcja skrzydłem. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Emil Forsberg. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Nie jeden raz widzieliśmy, co potrafi Robert Lewandowski. Jak myślisz, Jacku, to będzie jego mecz? Tak, on ma ten nieuchwytny instynkt snajpera. Potrafi fantastycznie wykończyć każdą piłkę. Bramkarz czasem orientuje się dopiero, jak już jest po wszystkim. Rebels i utrata piłki. Jorginho. Jorginho. Dobre to prostopadłe podanie. Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. Robert Lewandowski. Świetny przegląd pola. Wciąż ma piłkę, szuka okazji. No, nie dał się bramkarz pokonać. Świetne wyczucie. Brawa za tę akcję. To było ofiarne, odważne wejście. Czy będzie prowadzenie? Wyciągnięty jak struna. Sięgnął piłki. Zrzut rożnego w pole karne. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Sané. Ma piłkę przy nodze. Do kogo zagra? Udanie zablokowali ten strzał. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. No, jedna posterunka, ale piłka w grze. Wybił piłkę z linii bramkowej. Ależ interwencja. Należą mu się podziękowania od bramkarza. Zawodnicy Krakens przy piłce. Jak on to wybił? Naprawdę wciąż jestem pod wrażeniem tamtej interwencji. Uratował zespół. No i strata piłki. Strata Krakens. Dobry pressing, odebrał piłkę. Rebels konsekwentnie teraz do przodu. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Batshuayi. Declan Rice. Timo Werner. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Świetnie teraz na wolne pole. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić.
Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Wydaje się nie do powstrzymania. Mija przeciwników seriami. Jorginho. Ależ go wypatrzył. Jest szansa. Tak, mamy bramkę. Pierwszy gol wędruje na ich konto. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Szansa na oddanie strzału. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Klostermann. Javi Martinez. Rebels w ofensywie mogą zagrozić rywalom. No i piłka wędruje do rywali. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Szansa na dośrodkowanie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Pora wracać, bo może z tego być gol. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Może tym strzałem zmniejszą rozmiary porażki. Świetnie to zablokował. Świetne podanie za plecy rywali. Bramka wisi w powietrzu. Tak, gol.